Ona, Andrzej, Heber. Nie ucieka, nie boi się. Albo inaczej, Andrzej, ty ucieknij, ale ucieknij z tym nosidłem na drugą stronę najszybciej jak się da. Arka Jasińskiego poprosimy, żeby się przygotowywał już po drugiej stronie, bo tam będzie zaczynał. A po tej stronie, gdzie Andrzej Heber za chwilę zacznie, jako następny będzie Max Modelewski ustawiał się do boju. Mioduszewski, moja żona strasznie brzydko pisze, a jest podobno pedagogiem. W szkole uczy dzieci, a później tak brzydko pisze. Sławek, ja opowiedziałem całą historię o tym, jak podnosi mat, nawet dzień dobry nie powiedziałeś. Jak się pan nazywa, skąd pan do nas przyjechał? Jarek, jak ja cię tak słucham, to mi się to nic nie zgadza. Łącznie z pieniędzmi w portfelu. Mówią, że kto ma mikrofon ma władzę, ale czasem ciężko inteligentną odpowiedź znaleźć, jak ktoś tak głupiego w głowie ktoś. I tutaj znowu rodzi się sytuacja. Kochani, kiedyś prowadziłem imprezę na jakieś rajdy samochodowe, coś tam. Pewnie wielu z was gdzieś to później oglądało w internecie, leciało. Miał do nas przyjechać Piotrek Żyła, przejechać się wyścigówką i spóźnił się. I ja tak chciałem z nim zagadać i mówię: o Piotrek, chyba się bałeś samochodu wyścigowego, bo się spóźniłeś. A Piotrek mówi: nie, byłem w szpitalu. A ja mówię: a co się stało? To jest autentyczna sytuacja, kochani, Piotrek Żyła. A Piotrek Żyła mówi: córka zeżarła kostkę z kibla. Słuchajcie, naprawdę wymagało to ode mnie trochę skupienia, żeby to ogarnął, zanim coś mądrego odpowiedziałem. Ale dość o tym. Mamy zawodnika, który jest gotowy zrobić to szybciej niż w 11 sekund i wysunąć się na prowadzenie. Andrzej Heber. Spokojnie do celu 22,82 bez żadnej pomyłki i opuszczenia. Dobry wynik. Nie najlepszy w tym momencie, ale uwierzcie mi, widzieliście zresztą, kochani, że niektórych zawodników to wręcz wygniata w ziemię.